tutaj w naszym zajebistym kulinarnym programie. To sam Dominika Jagiel. Wiesz, przestań tak przeklinać, musisz mówić ładnie. Gordon Ramsay. Nothing goes as planned. Co jest fit, zasługuje na wafelka? My jesteśmy fit. Dominiczka. Przypalę się tą cebulę. Wydaje, że go pijesz. Tylko mieszam. A czy się zmieści tyle? Jedziesz. Co to oczu Ludwika do tego? To jest miska taka. Żeby się przyjerało pod spodem. Żeby do tego ryż przypalać, bo nie mieszać. About this fall, or can you let yourself forget? There's a fading light in the sky tonight. Are you crazy enough to live? This is heaven. Andziaks. Później ktoś przyjedzie, będzie miał Andziaksa na tym. Ale ogólnie mamy, słuchajcie, bardzo ładny apartament, prawda? Bardzo ładny. A teraz będziemy się malować. Czuję się jak w kuchni. Dzisiaj ty, Dominika, prowadzisz w kuchni, w łazience. Podkład, estelaudę. Obróć się. Ja? No, obróć się. Po co? Ładnie? Ja nie chciałam tego! A przed chwilą stanął tutaj! Ładnie? Pięknie. Andziec. Pozdro XD, Sapo 2011 do mnie. Ładnie? Teraz tworzę to melanż teraz tutaj jest. Stary, zobacz. Na lustro. Pozdro Sopot. Zajebiście. A później w mailu prosimy o dopłatę. Mi się tam podoba, fajnie jest. Przynajmniej jakoś taki. Domciu, czym tu się maluje? Możesz mi powiedzieć, co ty już robisz z rana? Je kole. Dlaczego ta kola ma pionę? I trochę lecha. Try to understand. Nothing goes as planned. Work out who you wanna be. Wyszliśmy właśnie z mieszkania i idziemy teraz. Gdzie Sebek idziemy? Na molo! Na molo! Na molo! Jest zimno, ale zobaczymy, może będzie spoko. Czemu już nie gaś, już zostaw, po prostu chodź. To będzie najlepszy wyjazd na świecie. Make mistakes. Got to close your eyes and breathe. Wszystkim witamy was w naszym pierwszym dniu w Sopocie. Wczoraj przyjechałyśmy, ale już było późno, ciemno. Dopiero dojechaliśmy do apartamentu, ogarnęłyśmy się i wszyscy na nas patrzą, dziwnie się czuję. Musisz się przyzwyczajać do tego. I co, i teraz idziemy na molo, o, na rybkę. Gdzie mi dalej? No, posiedzieć sobie trochę na plaży, do wróżki. Musieliśmy zapłacić za wejście na molo. Ile? No ale to już się od dawna już tak jest chyba. 8 zł za osobę. Nie, bo jak ostatnim razem nagrywałam vloga, tutaj byłam z mamą, to nic nie było. A teraz trzeba płacić za wejście na molo 8 zł. Oj, może przejdziemy. 8 zł i są kasy i są kolejne. Mają ulgi studenckie.
można. Ej, też słabo. Ale w ogóle słabo, że na molo. Od kiedy na molo trzeba płacić, żeby wejść? Chora głowa. Chora głowa. Chora głowa. If you survive the fall, can you let yourself forgive? There's a fading light in the sky tonight. Are you crazy enough to live? This is heaven. White Merlin, do której zazwyczaj przychodzą moi rodzice, jak są w Sopocie. Ja tutaj przychodzę i zabrałam też tutaj moich znajomych. Będziemy jeść przepyszną rybkę, pochillujemy sobie, napijemy się piwka i zobaczymy co dalej. Pewnie pójdziemy do domu i zrobimy jakąś małą domóweczkę u nas. W każdym razie, na razie będziemy się delektować tutaj w tym miejscu. Sprzątaj, sprzątaj. Mam cię obudzić. Wypad! No właśnie, nie dość, że został oblany, to jeszcze posprzątał.